Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka. Dzień dobry Państwu, a dzisiaj z nami Radosław Żyto, wiceburmistrz Jarocina. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Rozpoczniemy tematem elektrociepłowni w Golinie. Na jakim etapie jest procedowanie w tym temacie? Jakie są nowe informacje? Tutaj jako urząd do 3 lipca czekamy na głos mieszkańców, którzy mogą się wypowiedzieć w tym temacie, bo trwa procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nic w tym temacie nie jest jeszcze przesądzone. Chciałbym też zdementować plotki i słowa pana byłego burmistrza o tym, że pieniądze czekają na spalarnię z Narodowego Funduszu. Nie, to jest nieprawda. Wniosek jest rozpatrywany nadal i nie ma żadnej decyzji w tej kwestii. Do kiedy te tematy zostaną rozstrzygnięte? No, Narodowy Fundusz ma jeszcze kilka miesięcy na to, aby ten wniosek przeanalizować. Z naszej strony została powołana nowa Rada Nadzorcza Spółki Energii Jarocin, która też przeanalizuje zasadność tej inwestycji. Pan wspominał tu o tym, co mówił były burmistrz w mediach społecznościowych. Też nawoływał do tego, żeby podjąć decyzję w sprawie tej elektrociepłowni. Były pan burmistrz nawoływał do podjęcia decyzji w tej sprawie pilnej. No zapomniał o tym, że toczy się postępowanie, w którym mogą się wypowiadać mieszkańcy i nie możemy im zabrać tego czasu. To by było niezgodne z kodeksem postępowania administracyjnego i tutaj czekamy na opinię mieszkańców do 3 lipca. Są konkretne decyzje dotyczące inwestycji przeprowadzonych na jarocińskim rynku. Była tam taka wizja lokalna, można powiedzieć, inwestycji, które zostały niedawno wykonane? Tak, przeprowadziliśmy taki przegląd gwarancyjny jarocińskich ulic, te, które były wykonywane w minionych latach w ramach rewitalizacji centrum i rewitalizacji naszego Śródmieścia. Razem z urzędnikami z Wydziału Rozwoju, razem z przedstawicielami wykonawców przeszliśmy się po wszystkich ulicach i patrzyliśmy, co jest do naprawy. Mieszkańcy jeszcze w czasie kampanii zwracali nam uwagę o wielu usterkach. No dlatego, póki te drogi są na gwarancji, chcemy, aby wykonawca to naprawił, aby kosztów nie ponosili mieszkańcy, tylko wykonawcy. A jakie drogi są do naprawy i co trzeba tam zrobić? Z tego przeglądu gwarancyjnego wyszło to, że praktycznie są uszkodzone wszystkie spusty rynien i będzie trzeba je naprawić albo wymienić. Jest wiele pękniętych płyt, wypada kostka z parkingów. No i też analizowaliśmy miejsca dla osób z niepełnosprawnością, bo chcemy, aby z tych miejsc był ułatwiony zjazd, wyjazd osób na wózkach, bo dzisiaj spotykają się z wysokim krawężnikiem. A jakie to ulice będą w najbliższym czasie, rozumiem, naprawiane? Do końca lipca tutaj wykonawcy mają do naprawy praktycznie wszystkie ulice w Śródmieściu, rynek i te ulice, które były remontowane w ostatnich 2 latach centrum. Przegląd gwarancyjny obejmował ulice w cisłym Śródmieściu Jarocina, czyli rynek, ulicę Wrocławską, Śródmiejską, te wszystkie krótkie ulice, czyli Wodna, Kościelna, odcinek Świętego Ducha, to co było w ostatnich latach rewitalizowane. Czy wykonawca mówił, w jakim terminie rozpocznie pracę? Tutaj te prace remontowe związane z naprawą usterek mają skończyć się do końca lipca. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Radosław Żyto, wiceburmistrz Jarocina, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka.